No cześć. Cześć, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym zwariowanym materiale na kanale. A dzisiaj, słuchajcie, zagramy sobie w Minecrafta do góry nogami. I ja wiem, że ten materiał może się bardzo trudno oglądać. Ale słuchajcie, ta opcja jest dostępna w Super Secret Settings. I każdy z was może sobie takiego Minecrafta zrobić. Zobaczcie, na dole mamy ten cały pasek. Ogólnie jest wszystko dobrze, tylko cała gra jest do góry nogami. Więc dzisiaj zrobimy sobie, słuchajcie, taki mały challenge, czy uda mi się na tym świecie przetrwać noc. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sterowanie jest zupełnie odwrotne, więc może to być masakra. No i jak wcześniej wspomniałem, wiem, że może to się trudno oglądać, ale za kreatywność, słuchajcie, możecie zostawić łapencję w górę. Dobra, słuchajcie, to jest wersja 1.9 Minecraftowa. I tutaj nie było autojumpa jeszcze, więc tutaj by się przydał autojump w tej wersji, bo powiem wam, że to będzie trudne. No ale musicie przyznać, że bardzo fajne. Szkoda, że te itemki nawet nie spadają w dół czy coś takiego, wiecie, to przestrzeń pustą, a szkoda. No ale zobaczymy, to wygląda jak na razie, jak no, o tak, tak jak normalny Minecraft, no prawie. Okej, mamy troszeczkę drewna. Jeszcze troszeczkę. No i odcinek chyba nie będzie aż tak bardzo długi. Fuck, jakie to jest dziwne. Nie wiem, jak ja będę kopać pod ziemią. Ale weźmy sobie troszeczkę tego drewna i zaraz ogarniemy sobie jakiś mieczyk czy coś w tym stylu i spróbujemy jeszcze wieczorem powalczyć z jakimiś zombiakami czy coś w tym stylu. No zobaczymy. Zobaczymy. Już? Dobra, pięknie. Czekajcie, teraz muszę to ogarnąć. Dobra, w ogóle jest jakieś dziwne niebo. Niebo się tutaj troszeczkę baguje, ale kit z tym. I lecimy. Dobrze, że crafting jest, nie jest do góry nogami. Chociaż ze stworzeniem crafting table to nie byłby problem. Okej, kładziemy. Pyk, pyk, pyk. Weźmiemy sobie, zrobimy kilofa i może zrobimy sobie jeszcze mieczyk. Tak, mieczyk się na pewno przyda. Choć drewniany, myślę, że spełni swoje zadanie. Co jeszcze mógłbym zrobić? Może toporek, ale to później. Na razie nie, zniszczmy to. I idziemy pod ziemię. Trzeba znaleźć jakiś węgiel w końcu. Może znajdziemy jakąś jaskinię. Shit, Boże, ale mi się ryje w oczach, jak na to patrzę. Tak, co to jest tam, ej? Lol, rzeczywiście wyglądają te biomy jakoś dziwacznie. Okej. Ej, nie, to jest przerażające, naprawdę. Jak tak dłużej będziecie grać. Dobra, szukamy jakiegoś cave'a. Gdzie tu są jakieś cave'y? What? Co? Co tu się stało? Co tu się stało? Ej. Co jest grane? Patrzcie. Jaka kmina? What? A no tak, Jezus, ja tego nie ogarniam. Dobra, wyjdźmy sobie gdzieś tutaj. Jaka sieka. Dobra, jesteśmy. Jak to wyglądało? What? Ej, nie, no słuchajcie, to jest naprawdę dobre. Okej, dobra, idziemy dalej, idziemy szukać cave'a, to jest nasze zadanie, ale coś czuję, że nie przeżyję tego. Trzeba coś tam roz... O, jest coś. Dobra, czekajcie. Idziemy tutaj, Jezusie, tutaj i trzeba się tam zerknąć. O kurde, duże to. No dobra, będziemy po kolei tam jakoś musieli zejść. Jaka sieka, i słuchajcie, zagrajcie sobie na tym. Tylko że wiecie co? Super Secret Settings chyba zostały usunięte w którejś wersji gry. Ja gram teraz na Minecrafcie 1.9, więc tutaj wszystko ładnie śmiga. Jest węgiel, haha, jest węgiel, więc zaraz sobie go zbierzemy. Tutaj wszystko ładnie śmiga, to jest wersja 1.8.9, przepraszam. Więc w razie czego będziecie wiedzieć, o nie, słyszę zombiaka, który zaraz mnie zabije pewnie. Czekajcie. Nie ma go. Ja cię kręcę. Ale mam bekę, nie? Zabij. O, nie, spadł, Jezus. Wypadł mi stąd. Dobra, było małe cięcie, zombie się zablokował. Więc kopmy sobie ten węgiel. O nie, zaraz się odblokuje. A zaraz go spróbujemy zabić, chociaż mam nadzieję, że nie... O! Co to? Fuck! Fuck! Wiecie, jakie to jest trudne? O nie! Nie! Ej, to jest strasznie trudne. Czekajcie. Go away. Idźcie sobie. O! O, zabiłem go. Dobra. Słuchajcie, to wydaje się niby łatwe, ale jak to wszystko jest tak, wiecie, pokręcone,
Dobra, gdzie jest ten szkielet cały? Jest tu ziomek. Jest tu. A, teraz go trafi, Jay. Ale roz... Nie, no to jest masakra jakaś. No nie, no co ja mam teraz zrobić? Dobra, czekajcie. Tu jest dół. Fuck. Ale to jest góra. Ja cię kręcę. Nie, słuchajcie, to mi po prostu tak psuje mózg. Dobra, mógłbym sobie tu wyskoczyć niby, ale... Jest tam. Kurde. Dobra. Nie! No nie! No zaraz nasz challenge będzie przegrany. Miałem przetrwać noc. Dobra, jeszcze raz. He! Okej. Czekajcie, długo spróbujemy ubić. Padł! Jest! Hura! Nawet nie wiecie, jaka to radość. Dobra, tu jest węgiel. Możemy sobie to zebrać. Okej, tu jest jeszcze troszeczkę węgla, to sobie go zbierzemy. Oczywiście wiem, nie kopcie pod sobą. Kopanie pod... Dobra, kopanie pod sobą to bardzo zła rzecz. Nie róbcie tego, proszę was. Dobra, jesteśmy. Okej, czyli tak. Jestem Alex niestety, znowu, tak, wiem. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Ciach. Dobra, małe patyczki. I przecież kopałem kamień, no. Czekajcie, trzeba wykopać trochę kamienia, żeby wykopać to żelazo. O, jest. Udało się. Ja. Nie no, mam bekę. Muszę przyznać, że mam bekę, naprawdę. Nie wiem, czy taki challenge ogólnie był gdzieś na YouTubie. Nie mam pojęcia, ale ogólnie przeglądałem... O, coś tam jest? Nie. Przeglądałem ciekawostki z Minecrafta. No i znalazłem właśnie coś takiego, że jest do góry nogami odwrócona Minecraft Super... Super... Jak to jest? Super Secret Settings. Więc a co? Wypróbuję i nagram challenge. A czemu nie? Bo będzie śmiesznie. Będzie wesoło. No i przy okazji zobaczymy, jak to działa. No i muszę wam powiedzieć, że działa chyba najlepiej z tych wszystkich Super Secret Settings, bo jest najwięcej frajdy. Okej. Okay. O nie. Jeszcze z wodą mam tu walczyć. Dobra. Dobra. Dobra, dobra, jest żelazo, pięknie. Jest. 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 Ej, żelazo. Dobra, weźmiemy sobie to żelazo, fajnie, diamentów raczej nie zdobędziemy. O nie, utopię się. O nie, dobra, a nie, przecież ja jestem nad wodą. Shit. Czekajcie, teraz trzeba stąd wyjść. Bo ta woda mi tutaj w ogóle nie pomaga. Dobra, no już. No już, Roxiu, już dałeś radę? Już. Jest, dałeś radę. Dobra, i teraz tworzymy sobie piecyk. Tylko do piecyka oczywiście potrzebujemy kamień. Lecimy z kamieniem, zrobimy sobie żelazny mieczyk. Wyjdziemy na powierzchnię, jeśli będzie jeszcze jasno. Jest jeszcze jasno, come on. I spróbujemy gdzieś się schować, wybudować jakąś mini chatę. Ale trzeba będzie jeszcze troszeczkę tego kamienia zgarnąć. Tak, żeby móc czegoś to zbudować, bo co prawda mam drewno, ale tego drewna nie jest za wiele. O nie, słyszałem gdzieś tutaj ten. Słyszeliście? Gdzieś tu prawdopodobnie jest spawner. Pyk. Dobra, wiecie co? Ja wyjdę sobie z tym do góry. Nie ma bata, ale to weźmiemy. Bo szkoda jednak czterech desek. Okej. No i teraz challenge, bo trzeba będzie się wybudować w górę. Więc, ciach. To chyba nie będzie takie trudne. Okej, dobra, trochę kamienia. I pyk, o fuck, albo i będzie. O Jezu. Dobra, trzeba tutaj przejść. To jest naprawdę trudne, wy weźcie to spróbujcie. Idziesz do przodu, idziesz do tyłu. Skręcasz w prawo i tak naprawdę idziesz w lewo. I jeszcze masz odwrócone do góry nogami niebo i ten. Dobra, jesteśmy. Okej, tutaj jest dziura, to idziemy tutaj. I słuchajcie, o nie, zbliża się noc, więc budujemy sobie chatę. Ciach. I skończył się kamień. To będzie reszta z desek. To będzie najbrzydszy dom, jaki kiedykolwiek zbuduję, więc uwaga. Tak, to będzie najbrzydszy dom ze wszystkich moich domów. Okej, tak. Tak. crafting table mam dwa, to dajmy sobie jeden do środka. I zróbmy sobie jakieś drzwi. Dobra, trzy pary, spoko, będzie luksus. O nie, drewniane drzwi zaraz zombie rozwali. No ale słuchajcie, moim challenge'em jest przetrwanie nocy. O tak, dobre drzwi. Idziemy sobie jeszcze po drewno.
Drewno, drewno, jesteś tutaj. No i mamy już 10 minut nagrania, czyli za jakąś minutę, półtorej powinno być już ciemno. No i powinny respić się tutaj jakieś zombiaki, więc mam nadzieję, że zdążę. Jedna rzecz, nie mam tego, kamienia. Nie mam kamienia, Roxu. Psuj to. Czekajcie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potrzebujemy jeszcze 3. Dobra, ale skończmy może tą chatę, bo coś czuję, że ja padnę tutaj, zanim to zbuduję. Budujemy domek. Co to jest? Króliczek. Dobrze, dobrze, że to króliczek, a nie coś innego. Ciach, 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 ciach. Ciach? Ile mamy? 12 i starczy nam? Chociaż na takie dwie ściany, wiecie. Tak, to będzie najbrzydszy domek, na serio. Dobra. Ciach. Ej, spróbujcie tak parkura przejść, to jest niemożliwe. Ciach, ciach. Dobra, i teraz przydałoby się zrobić jeszcze tutaj coś do góry. Pyk. 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 No i brakło mi. Kurde. Dobra, weźmy kit, weźmy żelazo trochę, bo nie będziemy robić już kilofa na pewno. Weźmy, co zrobimy, miecz. I potrzebujemy 2. Najładniejszy domek ever. Dobra, nie mam jeszcze kamienia. Tu jest kobel. No tak, to jest mój kobel. Pyk. Pyk. Jezus, tak tu cicho jest. To przeraża troszkę, wiecie? Dobra, idziemy do chaty. O, właśnie zombie wszedł. Dobra, robimy piecyk, bo potrzebujemy spalić to. Mamy pochodnie, elegancko. Ciach, ciach, ciach. Zombie wypadł tam. Ciach, 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 ciach. Dobra. On przecież 8 potrzebujemy kamienia. Co ty, Roxu, robisz? Tak, tak. I tutaj przepalamy żelazo. Nie mamy jedzenia. Wiem, co może być dużym problemem dość. Mamy bone meal. Ej, wiecie, co trzeba było zrobić, albo nie? Nie, to byłoby bez sensu. No i mamy sobie jakiś tutaj rotten flesh. Dobra, zjedzmy go. Tak, jeszcze się zatruliśmy. Była mała szansa, że się nie zatrujemy, ale spoko. No i co, mamy łuk, mamy jedną strzałę i będziemy mieć jeszcze mieczek żelazny. Więc, no tak głupi byłby ten challenge, jakbym tutaj cały czas siedział w tym domku i nic nie robił. Więc słuchajcie, wbijamy pod ziemię. Wbijamy pod ziemię, zrobimy sobie takie jeszcze schodki. Okej, spiralne i może coś jeszcze ciekawego znajdziemy. Chociażby trochę budulca, albo nie wiem, no jakieś jedzenie będzie ciężko. Dobra, mamy kamień z tego, co widzę. Elegancko. Może żelazo trochę znajdziemy, żeby chociaż zrobić sobie jakąś zbroję. Mamy 3 serduszka. No ten szkielet troszeczkę mnie obił, niestety. Okej. Dobra, mamy żelazo z tego, co widzę. Węgiel. O ja, tu ciemno jest. Tu ciemno jak ciul. Pyk. Dobra, tam jest spirala do góry. Nie, tu jest do góry. Czekajcie. Nie rozkminiam tego. Tu jest na dół, ta pochodnia jest do góry. What the fuck? Nie. Tutaj. Ja pierdziel, ej serio. Jak w to grać? Dobra, idziemy dalej. Jak nic nie znajdziemy za minutę, to wychodzimy na zewnątrz. I będziemy zwiewać przed mobami. Dobra. Pyk. Chyba nic nie znajdziemy. No. Jest, nie, nie, kurczę, no. Jest coś, ty. Uuu. Co to jest? Czekajcie. Tak. Dzień dobry. Nie, wiecie co, ja sobie tu odkryję troszkę. Wiecie co, tam jest jak na razie bardzo cicho. Nic tam nie widzę. Więc jest możliwość, że tam jest bez... Czekajcie, ja stoję na tym, tak. Więc jest możliwe, że tam jest bezpiecznie. Dobra, to co, wbijamy? Wbijamy. Okej. Wow. Czekajcie, bo ja chodzę... Tak, właśnie, chodzę do góry nogami.
tutaj żelazo jakieś coś? Czekajcie, muszę to kminić. Ja jego. Dobra, ciach. Dzień dobry. Co tam jest? No my chyba tu byliśmy nawet, ej. Tylko obok. Dobra, idziemy dalej. I ostrożnie, Roxu, ostrożnie. Jest żelazo, dobra. Możemy sobie zrobić jakąś zbrojkę. Ale pewnie zaraz padnę, bo coś mnie zajdzie za plecy, jakiś creeper i będzie dupa. No ale zobaczymy, może nam się uda tak. Pyk. Pyk. Dobra. Ciach. Ciach. 6. 7 nawet. Okej, okay, kurde, ale cała seria to byłaby masakryczna na takim czymś. Ja bym tego nie ogarnął, więc nawet nie piszcie, bo nie ma szans. Nie, po prostu to musiałby być jeden odcinek dziennie, tygodniowo, bo po prostu już mi łeb pęka od tego. Okej, okay. To jestem na dnie teraz, tego tam gdzie byliśmy. No tak, no my tutaj wszędzie chodziliśmy już, o nie. Czekajcie, bo ja nie wiem co się tu dzieje. Co tu się wydarzyło? Co tu się dzieje? Czekajcie. Tutaj my teraz nie pływamy. To dobrze, idziemy. Okej, okay, dobra. Masakra jakaś. Masakra, ja teraz stąd nie wyjdę normalnie. Ale tutaj jest jakaś woda, więc popłyńmy ją z powrotem. Czy co ja tu będę robić? A, do góry to jest tak. Okej. I tutaj wyszliśmy. Dobra, udało się. Wiecie co? Myślę, że nie ma się co męczyć, bo chodzenie po jaskiniach, tak jak teraz, no to jest jakaś sieka. Po prostu chodźmy sobie tutaj, wskoczmy sobie tam do góry, gdzie byliśmy. No i spróbujemy wyjść tam do tych zombiaków. Pik, 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 pik. Dobra. Elegancko, idealnie. No i teraz musimy skakać chyba gdzieś. Chyba tu. Co ja zrobiłem? Co tu się ogarnia? Ja nie, mówię wam, to jest sieka po prostu. Jeszcze raz. Dobra, bo zaraz będzie dzień, czyli challenge będzie zaliczony bez zabijania mobów. A to byłoby dziwne. No, idziemy. Czekajcie, tu jest blok. Jest blok. Dobra, pyk, 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 jeszcze raz. Tą pochodnię zniszczmy, zostanie ta pochodnia. A właśnie się pająk jakiś zrespił. Pyk. I teraz tak. Do góry to jest tu. Tak? Tu. Jest tu gdzieś wejście? Tam jest wejście. Tu. Tu jest jakiś blok? Tak, dobra, jest. Mam swoją spiralę. Okej. Okay. A tutaj coś moja spirala się chyba popsuła. No. Jak ja to kopałem? Ej. Co? A nie. Jest, cały czas. Czy ja schodzę teraz? Ja teraz schodzę! Ja cię kręcę. Nie, no, po prostu coś niemożliwego. No i gdzie teraz? Wait. Coś tu popsułem i to ostro. Ja teraz spadłem. Tu powinno być przejście gdzieś. Dobra, wiecie co? Kopiemy nad siebie, tak będzie chyba najłatwiej. To sobie po prostu zniszczymy i idziemy do góry. Pyk, 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 pyk. O tak. I mój domek jest tutaj. Jest. Okej, okay, tutaj jest tak. I tak, i tak. I tak, jest. Oja, aż mi się normalnie chce, wiecie, zwracać, że tak ładnie to ujmę. Jak tam zombiaczki? Ktoś tam na zewnątrz jest? O! To już dzień i wiedźma. Dzień dobry. No nie, no wiedźma na bank mnie zabije. To jest po prostu no niemożliwe, żebym teraz wygrał z tą wiedźmą. Więc tak czy siak chyba no nie ma sensu robienie tej zbroi. No jak widzicie, odcinek był mega pokręcony. No ale musicie przyznać, że... No czy musicie przyznać? No zobaczcie sobie jak to wygląda wszystko, jak ta gra działa odwrócona do góry nogami. No bo to jest po prostu no... Fajna zabawa, ale bardzo trudne to jest. O tak, dzięki wiedźma, czymś mnie tam rzuciłaś? Gdzie ty jesteś? O, widzicie. No czyli tak czy siak wygrałem, przeżyłem noc w Minecrafcie. Chociaż nie walczyłem zbytnio z potworami. No ale myślę, że było ciekawie.
troszeczkę inny odcinek. Zobaczcie, mamy czarne gwiazdy, bo niebo jest odwrócone i te gwiazdy są jakoś dziwnie widoczne. No i tyle. No macie tutaj opcje Super Secret Settings, mamy różne opcje, jak widzicie. Możemy sobie jeszcze je przejrzeć. Co to za dźwięk? To chyba był jakiś smok. Zginął. Tak, przy każdej opcji mamy jakieś inne dźwięki. Co tu jeszcze jest? Takie coś? Proszę bardzo, ciekawe, czemu nie? Takie coś? To mi się podoba. To jest fajne. Tutaj też można by zrobić na tym jakiś ciekawy challenge. Chociaż nie będzie to jakieś wymagające z tego, co widzę. Ewentualnie nie będziemy wiedzieli, które bloki to jakie i tak dalej. To jest trawa, to wiadomo. Kaktus, ale to? To jest piasek. Ha, fajne to wygląda, nie? Okej, co my tu jeszcze mamy? O, to jest dobre. Taki pikselowy Minecraft, już taki mega pikselowy Minecraft. Jak zrobię tak zeza lekko, tak przymrużę oczy, no to wszystko widzę normalnie, ale... Okej, dalej. Mniej nasycone kolory, co bardzo mi się też również podoba, jakieś maszynimy czy coś w tym stylu. Coś takiego. Lecimy dalej. Tak, wszystko rozmazane, no nieźle. Okej. To jest bekowe, disco jakieś. Okej, dalej. Również fajny tryb, wszystko widzimy z bliska, jest dalej, jest, zobaczcie, tak jakby malowane farbami, to jest taki efekt. Lecimy dalej. A to? Wszystko jest rozmazane troszeczkę, ale... Aha, okej, no ciekawe. Lecimy dalej. To jest, jak widzi Enderman. To jest, jak widzi pająk, to jest też bardzo fajna opcja. Dalej. Chyba normalne już. A nie, jeszcze coś jest, zobaczcie. Pyk. I od początku? Nie, znowu są jakieś kolejne. Fajne to jest, chyba troszeczkę ich dodali, mi się wydaje. Okej. Niezłe, bardzo fajne opcje. Nie wiem, czemu to zostało ukryte, usunięte. To wygląda naprawdę nieźle. Coś jeszcze? No chyba nie. To chyba wszystko. O, jeszcze 3D i do góry nogami. I odwrócone kolory. I coś takiego. I chyba już wszystko. Tak, już wszystko, więc no cóż, pożegnam się z wami. Dziękuję wam za oglądanie tego zwariowanego materiału. No i napiszcie, czy chcecie więcej takich pomysłów. Spróbujcie sami, jak to u was działa, jak wy poradzicie sobie z takim trybem gry. No jeszcze jakieś dźwięki mi się jeszcze w grze ładują. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych materiałach z Minecrafta. Trzymajcie się i cześć! Aha, i pamiętajcie, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam, bo jest nas coraz więcej. Dokładnie tak. No, dobra, cześć!